Cześć wszystkim, z tej strony Marcin ze Sprawdź, że mi auto. Dzisiaj dzięki uprzejmości krakowskiego dealera Forda Eurocar przejedziemy się na kawkę Fordem Pumą w wersji Titanium z silnikiem 1.0 EcoBoost 125 koni z miękką hybrydą. Gdzie pojedziemy na tą kawkę? Zamierzam Was zabrać do malowniczo położonej restauracji u Zjada, która mieści się w pałacu w Przegorzałach w Krakowie. Jeśli chodzi o samego Forda Pumę, to powiemy sobie o tym, do jakich zastosowań stworzono to auto oraz przy okazji powiemy, jak się nim jeździ i czy jest to auto praktyczne. Także zaparzajcie kawkę, jarbkę albo herbatkę, no i oglądamy. Fordy w ostatnich latach bardzo dobrze sprzedają się w Polsce, nie tylko te nowe, ale także używane. Skąd zatem sukcesy Forda? Fordy są tańsze niż marki premium, a mimo wszystko potrafią być dobrze wyposażone, wygodne, niezawodne, sportowe. Wszystko tak naprawdę zależy od konfiguracji, jaką sobie wybierzemy. I każdy w tej szerokiej palecie aut znajdzie coś dla siebie. Puma to auto miejskie. Wydaje mi się, że w Fordzie ktoś naprawdę przyłożył się do zaprojektowania tego samochodu. Może zwołał zgromadzenie i powiedział: Szanowni Państwo, nie każdy napisze na kartce, jakie cechy powinno mieć nowoczesne auto miejskie. Zebrali te karteczki i na podstawie tych cech powstała Puma. Zatem jakie to cechy? Po pierwsze, dobrze, jeśli auto miejskie się podoba, bo po mieście chodzą ludzie. I Puma właśnie taka jest. Ładna, stylowa, nietuzinkowa, elegancka. Także w tej materii spełnia się jak najbardziej. Spełnia jak najbardziej kryterium ładnego auta miejskiego. Samochód miejski powinien być krótki, kompaktowy, żeby można nim było zaparkować. No i Puma ma 4,20 m, więc jest krótka, spokojnie tutaj zaparkujemy. Auto miejskie powinno też mieć większy prześwit, żebyśmy nie martwili się o chopki, o krawężniki. Puma 16,6 cm, więc jest świetnie. Wiemy, że w mieście najlepiej sprawuje się silnik benzynowy i tu mamy benzynkę z miękką hybrydą. Hybryda zastępuje nam alternator, rozrusznik, napędza klimę, multimedia. Także tutaj znowu punkt dla Pumy. Kolejną zaletą Pumy jest bagażnik. Jest na tyle duży, żeby zabrać nie tylko spożywkę, ale także coś większego, z Ikei na przykład. Ma 456 litrów. Dodatkowa zaleta, że ma taką półkę pod podłogą, to Ford to nazywa Megabox, czyli dodatkowe 80 litrów bagażnika, gdzie możemy wrzucić coś brudnego, mamy tam wygumowaną tą przestrzeń, możemy zaleć to wodą, spuścić korek i tyle, i jest czysto. No i co? No i wszystko gra, bo miało być nowoczesne auto do miasta i w sumie jest nowoczesne auto do miasta. No i na spokojnie dojechaliśmy do Zjada, gdzie ostatnio jak byłem, to prawie jadłem obiad z Edytą Górniak. Prawie, bo siedziała przy stoliku obok. Oczywiście pozdrawiam panią Edytę, jestem przekonany, że ogląda moje filmiki, jest jedną z 16 moich subskrybentów. Jeśli Wam się podobało, to polajkujcie, subskrybujcie i obiecuję, że następne filmiki będą lepsze. Trzymajcie się, cześć!